Dzień dobry. Jeszcze raz powiem dzień dobry. O, jak miło, tak? Szanowna młodzieży, szanowni nauczyciele. Ja się nazywam Eliza Rybska, jestem kierownikiem projektu, w ramach którego się tutaj wszyscy dzisiaj zebraliśmy. Jest mi niezmiernie miło powitać Was wszystkich w imieniu Pani Dziekan, Pani Profesor Beaty Mesjasz, pracowników tu naszego wydziału, no i naszego dzisiejszego prelegenta, profesora Roberta Nawrota, który wygłosi nam dzisiaj wykład na temat czy wirusy są żywe, rozważania nad naturą tych intrygujących tworów. Takie rozważania to myślę, że właśnie każdy, kto się zastanawiał nad naturą biologii, prowadził nieraz. Natomiast tu będziemy mieli dzisiaj okazję wysłuchać tych rozważań z ust profesora, który na co dzień zajmuje się właśnie wirusami. Tak? Także cieszę się, że to jest pierwsze nasze spotkanie na wydziale, tak w tak dużym gronie, w ramach projektu PAFSE, czyli Partnership for Science Education. I oddaję głos panu profesorowi. Bardzo dziękuję za tak miłe przywitanie. I również witam Państwa licznie zgromadzonych. Bardzo mi miło właśnie widzieć tyle osób na tej sali, szczególnie też po tym okresie pandemicznym, kiedy tutaj było to mocno ograniczone. Także możemy się spotkać na żywo i właśnie omówić sobie temat, który pozwoli poznać pewne podstawy, mam nadzieję, albo przypomnieć sobie podstawy związane z wirusologią, z wirusami. I postaram się właśnie przekazać tutaj takie najważniejsze informacje dotyczące wirusów, właśnie w kontekście tych rozważań na temat tego, czy możemy je zaklasyfikować jako właśnie żywe twory, czy też nie, czy właśnie rozwiać pewne tutaj nieścisłości, które się często pojawiają, gdy myślimy o wirusach. I przejdziemy sobie dzisiaj przez kilka etapów, poznamy strukturę wirusów, jak wygląda ich materiał genetyczny, jaka jest ich klasyfikacja, jak wyglądają ich cykle życiowe, czy inaczej mówiąc cykle replikacyjne, aż dojdziemy do tego finalnego właśnie takiego punktu, gdzie zastanowimy się nad tą ideą związaną z tym pytaniem, które jest w tytule. Także rozpoczniemy. Tutaj mam mój... O, i zostawiłem. Do przesuwania slajdów. Więc rozpoczniemy sobie od pytania, czym wirusy są. Możemy je zdefiniować jako niewielkie cząstki złożone z białka i kwasów nukleinowych. To jest taka pierwsza informacja, którą zawsze musimy pamiętać, czyli wirus zawsze jest złożony właśnie z tych dwóch komponentów, białko i kwas nukleinowy. Infekują one, czyli w jakiś sposób atakują, wnikają do komórkowych form życia. I jeszcze jedna właśnie taka cecha, która jest też tu elementem tej definicji, jak można tak powiedzieć, nie są zdolne do namnażania się poza komórką. I tutaj z tym właśnie związana jest ta podstawowa rzecz związana z wirusami, że wirusy są wobec tego obligatoryjnymi wewnątrzkomórkowymi pasożytami. To znaczy nie potrafią żyć bez komórki, czyli właśnie żyć, czyli przechodzić swojego cyklu replikacyjnego. Wykazują tylko te cechy związane z jakąś aktywnością wewnątrz komórki. Poza nią de facto zachowują się jak jakieś tylko zlepki białka kwasu nukleinowego, jak swego rodzaju też można skrystalizować wirusy, czyli formy nieożywione. Więc tak, możemy powiedzieć też, czym wirusy nie są. Czyli właśnie nie są zbudowane z komórek. W żaden sposób tu nie możemy u wirusów na ten temat nic powiedzieć. Tak jak mówiłem, są to tylko połączenie kwasu nukleinowego i białek. Nie są wobec tego organizmami. To jest też bardzo ważne.
Często pojawia się taka informacja, że na przykład mikroorganizmy, ogólnie mówiąc mikroorganizmy, i wtedy myślimy właśnie o bakteriach i czasami się wkradnie tutaj do tego terminu, do tej grupy właśnie, że jeszcze wirusy. Ale w tym momencie nie możemy tak powiedzieć. Wirusy w takim rozumieniu nie są organizmami, dlatego już w tytule zawarłem tą nazwę, że to są swego rodzaju twory czy byty biologiczne. Tak w języku polskim możemy tutaj to w ten sposób nazwać. No i nie są spokrewnione z bakteriami, też czasami są one mylone w różnym kontekście, w różnych sytuacjach, ale są to zupełnie osobne właśnie byty, twory. Bakterie są już komórkami, są właśnie mikroorganizmami. Pokażemy sobie jeszcze tutaj, jaka jest wielkość komórek bakteryjnych w porównaniu do wirusów. Zatem tak możemy tutaj właśnie o wirusach powiedzieć. Skąd wiadomo właśnie, że wirusy istnieją? Tutaj na tym slajdzie mamy to pytanie zadane. Historia tutaj badań, które się toczyły, pozwoliła je odkryć, ale pierwsze informacje o tym, że wirusy, że choroby wirusowe pewne były związane z ludźmi, atakowały tutaj naszych przodków, widzimy już właśnie chociażby w staroegipskich tutaj mumiach, gdzie nosiły one ślady różnych zakażeń. Tutaj naukowcy dopatrzyli się zakażenia ospą prawdziwą u mumii Ramzesa V. A badania molekularne pokazały, że w ludzkim DNA mamy też wiele śladów infekcji właśnie wirusami. Można wykazać, że pewne fragmenty genów są pochodzenia wirusowego. To już są bardziej zaawansowane informacje, ale na tym etapie takie właśnie stwierdzenie tutaj możemy podać. Były jeszcze tutaj inne dowody, a może nie dowody, tylko właśnie takie poszlaki, że na przykład tutaj taka stopa, która może sugerować, że tutaj ten kapłan miał uszkodzone nerwy motoryczne, co jest charakterystyczne dla infekcji wirusem polio, szczęśliwie już nie występującej dzięki szczepieniom. A bezpośrednio już trochę bliżej naszych czasów, ale nadal to w sumie patrząc z naszej perspektywy to strasznie dawno temu, pod koniec XIX wieku, gdy były badania nad mikroorganizmami, właśnie nad bakteriami, Charles Chamberlain odkrył porcelanowe filtry, które umożliwiały odfiltrowanie bakterii i uzyskanie sterylnych filtratów. I w 1892 roku profesor Iwanowski ze swoją grupą wykonał właśnie takie badania, gdzie filtrował przez te filtry ekstrakt, który wywoływał objawy chorobowe u liści w tytoniu. Tak? I okazało się, że po przefiltrowaniu nadal ten filtrat wykazywał te właściwości wywoływania choroby. To spowodowało właśnie tutaj pewną ideę, że jest tam w tym filtracie coś mniejszego od bakterii, co wywołuje chorobę i no nie są to bakterie. Bejernik tutaj te eksperymenty powtórzył i odkrył właśnie wirusa mozaiki tytoniu. Ale skupmy się na chwilkę jeszcze na tym właśnie eksperymencie Iwanowskiego. To jest właśnie ten schemat przeprowadzonego doświadczenia. I no dla ekipy właśnie tutaj profesora było to swego rodzaju szokiem, że nic nie udało się zobaczyć przy użyciu ówczesnych mikroskopów w tych filtratach, a jednak one wywoływały te objawy. Więc stwierdzono, że jest to swego rodzaju jad, z łaciny właśnie wirus i nazwano to filtrowalnym wirusem. Także wtedy właśnie funkcjonowała taka nazwa. Tutaj mamy też schemat trochę bardziej współczesny tego doświadczenia, gdzie właśnie pokazane były te objawy. I ta nazwa funkcjonowała na początku właśnie XX wieku, pod koniec XIX, na początku XX.
Friedrich, Leffer i Paul Frosch wtedy odkryli, że właśnie tego typu filtraty są przyczyną pryszczycy u zwierząt gospodarskich i stopniowo odkrywano kolejne właśnie wirusy. Odkryto też bakteriofagi. W czasach I wojny światowej to się działo niezależnie przez dwóch naukowców. I dopiero gdy opracowano mikroskop elektronowy, można było zobaczyć tutaj właśnie te wirusowe cząstki, zobaczyć, że rzeczywiście jest coś realnego, co wywołuje tutaj te objawy. Dalszych etapów już historii nie będę teraz omawiał, bo to tutaj można by dużo mówić. Jest cała historia właśnie biologii molekularnej, która ściśle była związana z rozwojem właśnie wirusologii. Wirusologia się wyłoniła z mikrobiologii właśnie w latach 60. ubiegłego wieku, jako osobna dziedzina. I do teraz właśnie tutaj dowiadujemy się stopniowo coraz więcej, wykorzystując też wirusy w różny sposób. Jeśli chodzi właśnie o to, jak powszechne są wirusy, to możemy wręcz powiedzieć, że jesteśmy zanurzeni w takiej wirusowej wirosferze, tak? w takiej chmurze wirusów, w cudzysłowie mówiąc. Infekują one wszystkie grupy organizmów żywych, także od zwierząt poprzez właśnie bakterie, archeony, rośliny, grzyby. Wszelkie tutaj organizmy mają swoje wirusy, a jeśli są jakieś, których nie wykryto wirusów, to raczej prawie na pewno z powodu małego zainteresowania badaczy niż z tego, że one nie istnieją, ale oczywiście to wymaga zawsze potwierdzenia naukowego. Co też jest takim obrazowym stwierdzeniem, jak dużo jest wirusów, to możemy sobie właśnie spojrzeć tutaj na te grafy związane z liczbą cząstek wirusowych w oceanach. Także tutaj mamy pokazany graf, jeśli chodzi o biomasę w oceanach, ale obok, jeśli chodzi o ilość wykrytych pasów nukleinowych, no co pośrednio mówi o liczbie cząstek wirusowych. Także 96% pasów nukleinowych, jakie są wykrywane w oceanach, to materiał genetyczny wirusów i przeważnie to są właśnie wirusy infekujące bakterie, czyli bakteriofagi. Także jest ich bardzo dużo na pozór w środowisku, które wydawałoby się wolne od wirusów, gdzie w pierwszej chwili myślimy o pewnych tutaj infekcjach, które dotykają na przykład właśnie nas podczas choroby. Ale właśnie powinniśmy sobie zdać sprawę, że wirusy są wszędobylskie, jest ich przenikają tutaj nasz cały świat. Także właśnie u człowieka ludzki tak zwany wirom, czyli całość różnych wirusów, które są z nami związane, też jest bardzo bogaty i w stanie, gdy jesteśmy też zdrowi, można wykryć obecność kwasów nukleinowych wirusów w różnych częściach naszego ciała, które niekoniecznie muszą wywoływać objawy patogenne. To oczywiście zależy od też naszego układu immunologicznego i od ilości tych cząstek wirusowych. Można też powiedzieć w pewnym sensie, że wszyscy jesteśmy wirusami, gdyż właśnie wiele białek, które pełnią różne ważne funkcje u różnych grup organizmów, mają pochodzenie wirusowe, więc toksyny bakteryjne niektóre, enzymy metabolizmu nukleotydów, czy też enzym telomeraza eukaryontów, który skraca tutaj chromosomy, czy też syncytyny w łożysku ssaku. Także wiele różnych białek jest pochodzenia wirusowego, tu można by też ten temat rozwijać, ale skupmy się właśnie na tych podstawach. Jak wygląda w ogóle właśnie wirus? Tak jak mówiłem na początku, jest on złożony z kwasu nukleinowego, który stanowi jego genom, czyli materiał genetyczny i płaszcz białkowy, inaczej kapsyd, który okrywa ten genom. Także w takim największym uproszczeniu właśnie tak to wygląda. To już w zasadzie tutaj wspominaliśmy, że jest niezdolny do prowadzenia procesów życiowych poza komórką i nie ma samodzielności metabolicznej.
Możemy tu jeszcze kilka takich terminów, które się przydadzą tutaj w dalszych rozważaniach wprowadzić, że pojedyncza cząstka wirusowa to jest tak zwany wirion, natomiast zbiór podobnych do siebie wirionów stanowi wirus, czyli niekoniecznie one są identyczne, mają właśnie pewne zmiany, właśnie wywołane mutacjami, które się pojawiają w materiale genetycznym i pewnymi zmianami w białkach, ale jeśli są one bardzo niewielkie, no to nadal mamy tego samego wirusa. A o gatunku wirusa mówimy już na wyższym poziomie, jako o zbiorze właśnie różnych podobnych do siebie wirusów, stanowiących pewną grupę, którą można odróżnić od innych grup. Już na tyle różnych, że stanowią one innego wirusa. Więc inny gatunek de facto wirusa, tak? Jeszcze są, wyróżniamy typy, ale to już nie będziemy teraz wchodzić w tym momencie w takie szczegóły. Więc tak, cząstka wirusowa, mamy tutaj genom, który jest tym właśnie sercem wirusa, w pewnym sensie można przenośni powiedzieć, kapsyd okrywający, czyli ten płaszcz białkowy, otoczka lipidowa, często właśnie, która pochodzi z błony komórkowej komórki gospodarza przy uwalnianiu wirusa, w której znajdują się dodatkowe różne kolce wypustki. Oczywiście nie u wszystkich wirusów, ale u wirusów otoczkowanych tak to wygląda. No właśnie, różnorodność wirusów jest bardzo duża. Tutaj widzimy takie porównanie, które też jest pokazane w skali, czyli od tutaj bardzo małych wirusów, jak parwowirus, on ma 20 nanometrów w średnicy kapsydu, poprzez tutaj na przykład wirusa brodawczaka papilloma, wirusa adenowirusa, wirusa wścieklizny, wirusa ospy, aż tutaj mamy wirusa eboli. Także jest to taki duży wirus w kształcie takiej nitki filamentowej, właśnie czy o strukturze helikalnej. Także już tu widzimy, jaka jest różnorodność tej budowy. Gdy spojrzymy na największe wirusy, które istnieją, to mamy tutaj kilka wirusów, mimiwirusa, pandorawirusa i pitowirusa. Tutaj akurat jest pandorawirus porównany z megawirusem jeszcze i z wirusem grypy. Widzimy, że one są bardzo duże. Jeszcze jak sobie spojrzymy na ten slajd, to mamy porównanie tutaj właśnie tych największych znanych wirusów z bakterią Escherichia coli, tak mniej więcej, jeśli chodzi o jej wielkość. 2 mikrometry długości, i to wirus ma aż 1,5 mikrometra. W porównaniu tutaj z innymi wirusami, jak rinowirusy czy właśnie HIV, no to są wirusy giganty. I właśnie te wirusy, największe wirusy, jak właśnie pitowirus Sibelicum, zostały odkryte tutaj w ostatnich latach, no i też wcześniej miał się mimiwirus, megawirus, pandorawirus, ale pitowirus jest największy. Są to wirusy infekujące ameby, zostały odkryte właśnie w wiecznej zmarzlinie syberyjskiej, gdy ona tutaj z powodu zmian klimatycznych rozmarzała. I pokazują kompleksową budowę i stawiają też pytania właśnie na temat tego, jaka jest granica właśnie pomiędzy wirusami a komórkami bakteryjnymi, czy w ogóle organizmami. Tak? Ten wirus ma bardzo dużą tak zwaną pojemność genetyczną. Jego genom jest bardzo rozbudowany, koduje wiele różnych właśnie białek w swoim genomie, ale nadal wykazuje cechy wirusa, więc jest uznawany za wirusy. Co do pochodzenia, to sobie pod koniec jeszcze powiemy, skąd wirusy mogły się wziąć, ale tutaj też jest taki właśnie punkt, gdzie można się zastanawiać nad tym faktem, gdzie jest ta granica, tak? I co możemy nazywać wirusem, a co już nie. Ale skupmy się jeszcze na budowie wirusów. Tutaj pokazałem różnorodność. A jak możemy sobie spojrzeć ogólnie na takie schematy budowy wirusów. Także no są trzy takie podstawowe, najważniejsze. W zasadzie można by powiedzieć, że dwa, tak? Ikozedralny kształt, tak zwany, i helikalny, no i trzeci kształt złożony.
Na tym slajdzie widzimy w zasadzie też te helikalne, ekozedralne, złożone wraz z przykładami wirusów i tutaj zdjęciami z mikroskopu elektronowego, gdzie też widzimy tutaj, jak wygląda właśnie bakteriofag, który ma tą strukturę złożoną. I mamy jeszcze tutaj sferyczną taką opcję, która wiąże się z tym, że te wirusy o kapsydzie ikozedralnym mają otoczkę i de facto nabierają kształtów już bardziej sferycznych. Czymże jest właśnie ten ikozaedr? Inaczej mówiąc, to jest dwudziestościan foremny. I właśnie wiele wirusów zbudowanych jest na planie tego dwudziestościanu foremnego. To jest figura geometryczna, składa się z 20 elementów. Każdy ten element jest trójkątem równobocznym i ma również po 12 wierzchołków. I dodatkowo tutaj wyróżnia się tak zwane osie symetrii obrotowej, czyli przez dany punkt tej struktury można przeprowadzić taką oś symetrii, która pozwala na pięciokrotne, trzykrotne lub dwukrotne odbicie struktury. Tutaj może na tym slajdzie widzimy to lepiej. Pięciokrotne osie symetrii przechodzą przez wierzchołki. Tutaj trzykrotne osie przechodzą przez każdą ścianę, a dwukrotne osie przechodzą przez krawędzie. Myślę, że też można sobie to wyobrazić, gdy widzimy taką siatkę i to mogłoby nawet być fajne też takie proste ćwiczenie, które umożliwiłoby poznanie struktury, podstawowej struktury właśnie wirusów. Ale to jest tylko ogólny plan budowy. Gdy patrzymy na wirusy, no one nie wyglądają tak prosto de facto, bo to mimo wszystko jest dość prosta budowa. Celem tej struktury, można powiedzieć celem wirusów, chociaż to też nie jest do końca dobre sformułowanie, jest to, żeby jak najłatwiej dostać się do komórki i aby przekazać swój materiał genetyczny do jej wnętrza. No i właśnie swego rodzaju upakowanie różnych cząsteczek, które tworzą ten kapsyd, pozwala na najwydajniejsze, o najniższej energii wytworzenie takiej struktury, takiej bryły, która chroni w środku wirusowy genom. Pikorna wirusy to są małe wirusy RNA. Gdybyśmy sobie przypomnieli te slajdy właśnie przed chwilą, które były dotyczące wielkości wirusowych cząstek, to one są właśnie w grupie tych najmniejszych wirusów. Nawet możemy to wyczytać tutaj z nazwy pico, czyli ta skala poniżej nano, RNA wirusy. I tak, one mają właśnie ten plan budowy dobrze widoczny, złożony z trzech, w zasadzie czterech białek, tylko czwarte jest ukryte pod tą strukturą tego trójkąta, VP1, VP2, VP3. I jeśli spojrzymy sobie na wierzchołek, to on tworzy tak zwany pentamer. I tutaj mamy ten pentamer powiększony w takiej uproszczonej formie, ale takie białko tworzące tutaj ten pentamer ma strukturę, która ma różne pofałdowania. Tutaj widzimy trochę bardziej szczegółowy przykład z ludzkiego rinowirusa, czyli wirusa wywołującego przeziębienia, który właśnie ma takie białko z takim wgłębieniem. I to jest tutaj ciekawe u tych wirusów, że dzięki tym właśnie wgłębieniom one przyłączają się do receptorów komórkowych. Także nie mają swoich kolców na powierzchni, ale struktura białka pozwala im na przyłączenie. Dodatkowo, jak spojrzymy sobie na inne wirusy, na przykład adenowirusy, one mają również podobny układ, ale złożony z wielu różnych białek, czyli wiele podjednostek buduje też taki trójkąt. Dodatkowo tam są jeszcze kolce. Już nie chciałbym się zagłębiać mocno w takie szczegóły, ale chciałbym, żebyście Państwo właśnie zrozumieli, że de facto struktura tych wirusów jest podobna, ale zbudowana z różnych elementów, z różnych białek, które ją tworzą. Tutaj mamy jeszcze taki przykład wizualny, jeśli chodzi o poliowirusa, który właśnie należy do pikornawirusów. Już z takim pokazaniem struktury konkretnych białek, gdzie może trudno wyróżnić to, co przed chwilą pokazałem, ale tutaj mamy te wierzchołki i te zagłębienia. Ludzki wirus bradawczaka też ma taką ikozedralną strukturę.
wirusy roślinne, wirus mozaiki stokłosy, czy SV40 należący tutaj do polioma wirusów. Drugim takim typem struktury jest struktura helikalna, właśnie można powiedzieć jak helisa, gdzie genom wirusowy jest otoczony płaszczem białkowym i taką budowę ma właśnie wirus mozaiki tytoniu. Także typowo helikalny kształt. I tutaj też są różne możliwości takiej budowy takich wirusów. Tutaj mamy zdjęcia z mikroskopu elektronowego, wirusy mozaiki tytoniu, czy właśnie już wspomniany wcześniej wirus Ebola. To też trochę bardziej skomplikowaną, ale budowę wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej z rabdowirusów, czyli krewniaka wirusa wścieklizny. No i bakteriofag FD, który też ma właśnie budowę związaną z takimi pałeczkami, tkami, czy swego rodzaju strukturą, która w ten sposób helikalny wygląda. No i dochodzimy teraz do tej symetrii złożonej, można powiedzieć binarnej, tak? Czyli mamy ikozydralną główkę właśnie fagów, które mają tego typu strukturę i filamentowy ogonek, czy też nóżkę. Dodatkowo są różne inne elementy, jak tak zwany kołnierzyk, płytka podstawna, włókienka, ogonka. Wszystkie te elementy służą temu, żeby genom, czyli kwas nukleinowy, który jest w środku tej główki, wydajnie wstrzyknąć przez ścianę komórkową bakterii do jej wnętrza. Tak? Także po przyłączeniu się do receptorów przez tutaj włókienka, ogonka i płytkę podstawną tego wirusa. I to jest taki ogólny schemat, którą mają różne wirusy bakteryjne właśnie, tak zwane fagi ogonkowe, czyli bakteriofagi właśnie mające ogonek. Te ogonki mogą być dłuższe lub dłuższe tutaj, całkiem krótkie, czasami ich w ogóle nie ma, więc też są tutaj różne możliwości u bakteriofagów budowy. I oczywiście, jak to w biologii, nie możemy pozostać przy trzech takich głównych schematach budowy. Zresztą już widzieliśmy wcześniej, że pokazałem tutaj sferyczną opcję. Czyli całej tej cząstki wirusowej, całego wirionu do wnętrza lub też tylko pewnego swojego kwasu nukleinowego. Także tu mamy wirion wirusa grypy, tutaj z wirusowym materiałem genetycznym, który jest dodatkowo genomem podzielonym w segmentach, także dlatego tak tutaj mamy te osobne elementy. Osobne segmenty genomu wirusowego. I tu mamy do wirusa roślinnego, który też pokazuje taki bardziej kształt mający osłonkę w takim kształcie swego rodzaju wicznym. No i wirus SARS-CoV-2, tutaj możemy też go pokazać, który ma te osławione właśnie kolce na powierzchni, białko S. I genom w postaci właśnie jednolitowego RNA. To jeszcze za chwilę sobie powiemy o genomach. Jest to bardzo duży wirus, jeśli chodzi o wirusy typu RNA i te infekujące właśnie ludzi. Jeszcze wirusa HIV tutaj wkleiłem, żeby pokazać, że
również ma budowę taką, która ma wiele różnych białek, białka powierzchniowe właśnie tutaj przyłączające się do receptorów komórkowych, a również w środku kapsydu ma również tak zwany rdzeń i dwie cząsteczki kwasu nukleinowego, ale takie same, czyli tutaj też mówi się o tak zwanym genomie diploidalnym, ale w innym sensie niż to jest u komórek organizmu, tak? Tylko po prostu powielony dwukrotnie genom. W wielu podręcznikach wirusologii, jeśli mam nadzieję zainteresuje, można znaleźć takie właśnie podziały, schematy. I tutaj mamy właśnie taką tabelkę, która pokazuje podział ze względu właśnie na materiał genetyczny, czyli RNA lub DNA i czy mają one otoczkę, czy też jej nie mają. No i tutaj wyrysowane tutaj różne struktury wraz z nazwami konkretnych rodzajów wirusów. No właśnie, tu już wspominałem w paru miejscach o genomie i teraz myślę, że żeby zrozumieć naturę wirusów, warto na tym się skupić, bo jest to też tutaj sprawa bardziej skomplikowana niż u organizmów. Czyli taki standardowy, można powiedzieć, kiedyś się mówiło dogmat związany z przepływem informacji genetycznej w komórkach, mówi o tym, że tą przechowalnią tak, informacji genetycznej jest kwas deoksyrybonukleinowy, DNA. On ulega przepisaniu na RNA, jest to zazwyczaj właśnie informacyjne RNA, inaczej mRNA. I dopiero ten mRNA służy jako matryca do produkcji białka. I to jest ten standardowy przepływ. No już tutaj mamy narysowany ten odwrotny przepływ, ale to zaraz o tym powiem. U wirusów właśnie mamy więcej możliwości. Są wirusy, które mają właśnie tak zwaną enzym odwrotną transkryptazę, czyli mają genom w postaci RNA i są przepisywane na DNA. Są to tak zwane retrowirusy, też sobie jeszcze za chwilę o tym powiemy. I tutaj, jeśli chodzi o replikację wirusów, to wiele z nich właśnie jako materiał genetyczny nie ma DNA, tylko RNA. I też różne rodzaje tutaj tych nici, ale to za chwilkę jeszcze powiem. Także jak spojrzymy sobie na rodzaje genomów wirusowych, no to mamy tutaj pewne spektrum różnych możliwości. Czyli nie tak jak jest też u ludzi, gdzie mamy dwuniciowy DNA jako materiał genetyczny, ale może to być właśnie jednoniciowy DNA, może to być jednoniciowy RNA lub dwuniciowy RNA. No i dodatkowo właśnie mogą one być koliste lub liniowe. Dodatkowo, jak właśnie na przykład u wirusów grypy, pełna informacja jest zawarta w 11 segmentach wirusowych, czyli wszystkie one muszą być obecne podczas cyklu życiowego i tworzenia nowej cząstki wirusowej, aby odtworzyć ten wirion wirusowy i mógł być nadal infekcyjny. Są też wirusy w świecie roślinnym, które mają genom podzielony na różne kapsydy, czyli kilka różnych takich cząstek wirusowych, każdy z innym fragmentem genomu musi zainfekować roślinę, aby zaszła pełna infekcja. To też jest taka inna możliwość. Czyli jak spojrzymy sobie tak na te rodzaje kwasów nukleinowych, to jest może już bardzo szczegółowe, ale to powiem, bo to jest ważne, żeby zrozumieć tutaj. Mamy, tak jak wcześniej pokazywałem, DNA jednoniciowy, dwuniciowy, oczywiście kolisty lub też liniowy, RNA. I jeśli chodzi o jednoniciowe RNA, to mówimy o RNA o polarności dodatniej, czyli takim, który od razu po wniknięciu do komórki może stanowić tą matrycę dla maszynerii komórkowej do wytworzenia białek. Mówimy, że to jest po prostu bardzo podobne strukturalnie do mRNA, tutaj materiał genetyczny wirusa. Jeśli jest to
genom o polarności ujemnej, no to wtedy najpierw musi być on przepisany, skopiowany i dopiero wtedy może służyć. Także ten infekcyjny, taki natychmiast infekcyjny genom, to jest właśnie ten RNA jednoniciowy o polarności dodatni. Dodatkowo może być oczywiście też dwuniciowy RNA. No i powiedziałem o tym dlatego, że bardzo ważna klasyfikacja, która pozwala podzielić wirusy w taki sposób właśnie molekularny ze względu na genomy wirusów, na ten rodzaj genomu wirusowego, można ją pokazać bardzo obrazowo. To jest tak zwana klasyfikacja według Baltimora. Ona już trochę wychodzi z użytku, ale jeśli chodzi o systematykę, ale jest bardzo użyteczna właśnie po to, żeby posegregować sobie grupy wirusów i poznać wirusologię, zrozumieć właśnie, poruszać się w tym gąszczu różnych możliwości. I centralnym punktem właśnie tej klasyfikacji jest mRNA, czyli ta cząsteczka, która u wirusów, które mają materiał w postaci właśnie tej nici o polarności dodatniej, od razu służy nam w komórce do wytworzenia białek, a innego rodzaju genomy dopiero muszą być w jakiś sposób przepisane przez enzymy komórkowe, czy to przez enzymy, które są niesione w cząstce wirusowej razem z wirusem. Także jest tutaj ta klasyfikacja, jest 7 grup, nie będziemy teraz tutaj w to dokładnie wchodzić, można też sobie zobaczyć na slajdzie konkretne nazwy rodzaju wirusu przypisane do konkretnej grupy czy klasy według Baltimore. Najnowsza klasyfikacja wirusów jest podobna do klasyfikacji organizmów, ale zawiera jeszcze ten dodatkowy taki nad królestwem tutaj swego rodzaju klasyfikację w postaci dziedzin. I w tych dziedzinach właśnie są wyróżnione te 6 grup. Coś na kształt tutaj klasyfikacji Baltimore, ale trochę w innym kontekście, trochę inaczej. Także mamy właśnie ADNA wiria, duplodena wiria, monodena wiria, ribowiria, ribozy wiria i varidena wiria. Tutaj mówię to dlatego, że gdybyście Państwo gdzieś się spotkali z tym, no to jest najnowsza klasyfikacja. Pewnie jeszcze wiele tu się zmieni. Taksonomia wirusów się bardzo szybko zmienia. Teraz jest boom dzięki właśnie technikom biologii molekularnej, sekwencjonowania bioinformatyki, który pozwala na wiele nowych odkryć. Zatem wrócimy właśnie do tej klasyfikacji Baltimora, gdzie tym centralnym punktem jest właśnie ten mRNA, do którego każdy genom każdej grupy wirusów de facto dąży, tak można tak powiedzieć. I w tym miejscu myślę, że warto właśnie wspomnieć o cyklu replikacyjnym. Cykl replikacyjny to właśnie jest cykl, który przebiega wewnątrz komórki po wniknięciu wirusa do niej i de facto można powiedzieć, że nazwać to cyklem życiowym. Ale właśnie w tym kontekście naszych rozważań na temat tego, czy wirusy są żywe, czy nie, to ja często wolę unikać mówienia o cyklu życiowym. Jest to możliwe, że można tak powiedzieć. Więc właśnie wolę mówić o cyklu replikacyjnym wirusów w takim rozumieniu szerszym. Także wszystkie procesy, które zachodzą w komórce, jeśli chodzi o przemiany związane z wniknięciem wirusa. I tutaj zazwyczaj są to fazy adsorpcji, czyli tego pierwszego przyłączenia się po prostu wirusa do powierzchni komórki, penetracji, odpłaszczenia, replikacji genomu, składania wirionów i później ich uwalniania. I tutaj mamy na schemacie właśnie obrazowe pokazanie tych etapów. U różnych wirusów tych etapów szczegółowych można wyróżnić więcej, ale właśnie tutaj tym pierwszym jest ta adsorpcja, przyłączenie, penetracja, czyli wniknięcie, odpłaszczenie, czyli oddzielenie kwasu nukleinowego od kapsydu i też jeszcze jeśli jakieś resztki otoczki zostają. No i później mamy
przepisanie na mRNA, jeśli jest to konieczne, synteza białek wirusowych, często są dzielone na wczesne i późne, to jeszcze sobie powiemy za chwilę, replikacja wirusowego DNA, czyli odtworzenie tego genomu, no i później złożenie wszystkiego razem i uwolnienie z komórki. Także w czasie cyklu replikacyjnego wirus jak tylko może korzysta z zasobów komórki. Czyli właśnie jestem takim wewnątrzkomórkowym pasożytem. Wnika i zmienia metabolizm komórki na tyle, na ile może, i aby dostosować go do swoich potrzeb. No jest to swego rodzaju automat, tak? Także po wniknięciu natychmiast właśnie ten program jest realizowany i na ile komórka ma jakieś mechanizmy obronne, to może przeciwdziałać w pewnym sensie, a czasem nie. Ewentualnie dostaje sygnał do tego, żeby popełniła tą programowaną śmierć. Ale tutaj właśnie idziemy może troszkę za daleko. Jeśli chodzi o replikację wirusów w komórce, to możemy sobie spojrzeć na komórkę jako taką i zastanowić się przez chwilę właśnie, które elementy komórkowe są związane z infekcją wirusową. I w zasadzie chciałem tutaj Państwu też uświadomić, że wszystkie, tak? Że to już przed chwilą powiedziałem, cała komórka jest przestawiona na metabolizm związany z produkcją cząstek wirusowych, czyli każdy tutaj element komórki może być wykorzystany przez wirusa. Od tych elementów właśnie na powierzchni komórki, później poprzez różne pęcherzyki, endosomy, aparat Golgiego jako źródło błon, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy, w końcu też jądro komórkowe u wielu wirusów jest aktywne. Także wszystkie te elementy są ważne. I jeśli chodzi właśnie o ten pierwszy etap adsorpcji i wnikania wirusa, to mamy dużą różnorodność różnych czynników, różnych receptorów, nie tylko ze strony wirusa, ale także właśnie ze strony komórki. Także różne czynniki adsorpcyjne i receptory powierzchniowe na różnych komórkach, i to specyficznych dla różnych wirusów, jak siarczan heparanu, kwas fialowy tutaj dla wirusa grypy, czy tutaj mamy dla HIV CD4, CCR5, CXCR4, są tymi receptorami, które pozwalają na przyłączenie wirusa do odpowiedniej komórki w odpowiednim miejscu organizmu i jego wniknięcie. I tu mamy przykład właśnie wieloetapowy, w jaki sposób wirus HIV przyłącza się do komórki, najpierw poprzez takie luźniejsze związanie właśnie z sierczanem heparanu, dopiero później przyłączenie się do receptora CD4 i następnie do koreceptorów, i dopiero wtedy następuje połączenie się tutaj otoczki z błoną komórkową i wniknięcie rdzenia do wnętrza limfocytu. Także tak mamy takie etapy, jeśli chodzi o wirusy zwierzęce. Wspominałem wcześniej właśnie o strukturze wirusów bakteryjnych, o tej właśnie strukturze, która pozwala bakteriofagowi przebić się przez tutaj ścianę komórkową bakterii i wstrzyknięcie swojego materiału, ale u różnych fagów przebiega to różnie. Mamy też takie, które przyłączają się do tak zwanych pili płciowych na powierzchni komórki bakteryjnej, czyli takich struktur, które biorą udział w procesie płciowym u bakterii, który pojawia się tylko, gdy warunki środowiskowe są na tyle skrajne, że bakterie chcą się wymienić materiałem genetycznym. No i są fagi, które dostosowane są do przyłączania się do tych struktur. Mamy też wirusy roślinne. I wirusy roślinne napotykają na jeszcze inny problem, który związany jest ze ścianą komórkową u roślin. I tutaj z pomocą dla wirusów przychodzą właśnie przeróżne uszkodzenia mechaniczne. Takie właśnie jak tutaj nagryzienie przez owady, które pozwala wniknąć dopiero wirusowi do środka, do wnętrza komórek roślinnych. Także różne sposoby, a jeśli już wirus wniknie, no to albo już jest wewnątrz, ale u wielu wirusów zwierzęcych
mamy te etapy związane właśnie z tworzeniem różnego rodzaju tutaj pęcherzyków endosomalnych i tutaj widzicie Państwo różne możliwości związane z, na przykład z białkiem klatryną, która otacza taki pęcherzyk endosomalny i tworzy wokół tego endosomu taką właśnie klapkę. Ale są też takie wirusy DNA, które jednak, takie wirusy RNA, które też replikują się w jądrze. Także może tak być. Albo takie DNA, które replikują się w cytoplazmie. I przykładem takiego wirusa DNA, takiego typowego, no w zasadzie też nie powinienem używać takiego słowa, w zasadzie no, jednego z wirusów adenowirusów jest... Są adenowirusy, które wywołują przeziębienia generalnie, tak? Są też wykorzystywane w różnych celach biologii molekularnej, ale chciałem pokazać tutaj właśnie ten taki schemat, bardzo prosty, cyklu replikacyjnego adenowirusa, który jest związany właśnie z jądrem komórkowym, czyli po wniknięciu tutaj całego kapsydu do wnętrza komórki następuje jeszcze zakwaszenie tego pęcherzyka endosomalnego, odpłaszczenie i wniknięcie DNA wirusa do jądra. Także w jądrze zachodzi proces replikacji, a także tutaj transkrypcji genomu wirusa. RNA wychodzi do cytoplazmy, gdzie następuje produkcja białek. Białka te wracają do jądra i w jądrze następuje składanie. Dopiero wtedy całe nowe cząstki wirusowe przez pory jądrowe, poprzez też żelaza komórki, czyli jej zniszczenie, są uwalniane z komórki. Także to jest przykład wirusów typu DNA. Tutaj mamy przykład kalicji wirusów, które np. Norwalk, wirus typu Norwalk czy Sapporo, które wywołują różne kłopoty gastryczne, tak, tego typu choroby. Małe wirusy typu RNA. I jak widzimy na schemacie, ten cykl replikacyjny wirusa jest związany tylko z cytoplazmą, czyli jądro tutaj specjalnie jest na tym schemacie zostawione, żebyśmy widzieli, że jeśli chodzi o tego wirusa, no, nie przebiega tutaj ten jego cykl w związku z jądrem. Przez to też jest szybszy, także no i właśnie ten RNA typu plus od razu służy do produkcji tak zwanej poliproteiny, czyli dużego białka, które później jest cięte na mniejsze i część z nich służy też na różnych etapach jeszcze cyklu replikacyjnego genomu. Ale te białka strukturalne tworzą kapsyd, następuje składanie i uwolnienie z komórki. Także to jest takie charakterystyczne właśnie do tego typu wirusów typu RNA. Takim trzecim przykładem, który chciałem tu pokazać, są wirusy ospy. Z tym takim najgroźniejszym wirusem ospy prawdziwej, który na szczęście już nie występuje. Jest on tylko w dwóch miejscach na świecie.
umieszczony w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i Rosji do celów naukowych, ale został eradykowany. No ale mamy jeszcze tutaj inne wirusy ospy, więc są to bardzo duże wirusy typu DNA. I dla nich charakterystyczne jest to, że są to wirusy DNA, które jednak nie wykorzystują jądra komórkowego do replikacji. Tworzą za to w cytoplazmie komórki tak zwaną fabrykę wirusową, czyli mają tyle różnych białek, które biorą udział w całym cyklu replikacyjnym, że tworzą takie osobne drugie jądro, swoje, można powiedzieć swoje jądro wirusowe, tak? Więc nie potrzebują już tego jądra komórkowego do tego swojego cyklu replikacyjnego. Te wirusy są to tak zwane duże nukleocytoplazmatyczne wirusy DNA i do nich należą także właśnie te największe wirusy, o których wspominaliśmy wcześniej, te fikowirusy, nimwirus, fitowirus, Xiberi. Warto jeszcze tu pokazać tutaj przykład związany z herpeswirusami, na przykład wirus opryszczki, który też może niektórzy z Państwa niestety mają nieprzyjemność mieć. Opryszczka wargowa, takie swego rodzaju właśnie znamiona, wypryski na ustach, które się pojawiają co jakiś czas. I mamy, jest to wirus typu DNA i jego cykl replikacyjny jest związany z jądrem komórkowym. Dodatkowo jest na tyle skomplikowane, że tutaj mamy właśnie sekwencyjność produkcji różnych białek, od tak zwanych białek wczesnych, bardzo wczesnych do późnych. I wirus ten swoją otoczkę wirusową już na etapie jądra komórkowego zabiera ze sobą, tak, i dzięki temu może uzyskać właśnie błony komórkowe, które go otaczają. Pokażę tu jeszcze Państwu wirusa HIV, który jest retrowirusem, czyli właśnie tym wirusem, który ma odwrotną transkryptazę, która pozwala na przepisanie w odwrotną stronę, czyli nie z DNA na RNA, tylko z RNA na DNA. I wirus HIV przepisuje swój RNA wewnątrz komórki na DNA i ten DNA jako tak zwany prowirus integruje do genomu właśnie komórki gospodarza, tego limfocytu, może wtedy on dzielić się wraz z komórką przez długi czas, a jednocześnie może następować produkcja wirusowych cząstek poprzez transkrypcję i produkcję tutaj wirusowych białek i kwasu nukleinowego. Także to jest charakterystyczne dla tego wirusa. I mamy też tutaj zdjęcia pokazujące właśnie wniknięcie wirusa i uwolnienie. Myślę, że bardzo, bardzo tutaj poglądowe i ładnie wyglądające schematy, które pozwalają nam sobie uzmysłowić i zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o wirusy. No właśnie, jeśli patrzymy na wirusy, no to jak już pokazywałem wcześniej, mogą przyłączać się one do różnych receptorów, czyli mogą infekować różne typy komórek. No i ta zdolność nazywana jest tropizmem wirusów, czyli różny tropizm mają one do różnych komórek. Także komórki, które są podatne na wirusy, są to komórki wrażliwe, a te, w których wirus może się namnażać, to są tak zwane komórki permisywne. To są już takie może za duże szczegóły, ale po tym wykładzie może gdzieś ta wiedza przyda się, gdy będziecie Państwo czytać jakieś informacje szczegółowe. Ale właśnie, jeśli chodzi o ten tropizm, o te możliwości przyłączania się do różnych komórek, to z tym związany jest inny podział wirusów. Nie ten, o którym mówimy tutaj, związany z genomem, ale z tym, jakie komórki one zakażają. Typowy już podział właśnie wirusów tutaj ludzkich kliniczny, czyli pod względem objawów. Mamy wirusy pneumotropowe, dermotropowe, czyli które wywołują zakażenia skóry, neurotropowe, które zakażają ośrodkowy układ nerwowy, różne enterotropowe, które namnażają się w jelitach,
pantropowe, które powodują zakażenia całego organizmu, no i wirusy onkogenne, które wywołują powstawanie nowotworów. Czyli pełny spektrum tutaj zakażenia różnych organów. A drogi zakażenia wirusami są różne, od bezpośrednich, przez krew, kontakt płciowy, wertykalny, to za chwilę jeszcze powiem, jaki to jest, drogą kropelkową, czy pośrednio, przez drogę powietrzną, fekalną, oralną, właśnie te różne wirusy właśnie typu żołądkowego, na powierzchniach i przez tak zwane wektory biologiczne. A to zakażenie wertykalne, które wspomniałem, no to jest właśnie zakażenie pomiędzy matką a dzieckiem. Także wszelkie tego typu zakażenia, które następują w ten sposób, można powiedzieć, że są to zakażenia pionowe, a wszelkie inne to zakażenia poziome. I podczas pandemii właśnie koronawirusa bardzo ważne było to, żeby określić drogi transmisji tego wirusa. Także tą podstawową tutaj była droga kropelkowa i także poprzez bezpośrednie kontakty, przeniesienie na powierzchniach. Nie potwierdzono tej drogi z matki na dziecko, natomiast ten etap, czyli jak ten wirus powstał, jest to najprawdopodobniej właśnie wirus odzwierzęcy, czyli przeniesienie przez różne zwierzęta, czyli tutaj wektory, które przynoszą nam wirusy od zwierząt na człowiek. Po tym takim przeglądzie tutaj całego spektrum tutaj możliwości, jeśli chodzi o genomy i właśnie aż kończąc na tym podziale klinicznym, no możemy ponownie się zastanowić nad tym, czy wirusy są żywe. Widzieliśmy właśnie na tych slajdach, że wirus wnika do komórki i dopiero tam wykorzystuje energię komórki, czyli nie produkuje swojej energii, tak? Nie ma swojego aparatu transkrypcyjnego. Wirusy też same z siebie nie poruszają się. Czyli to są takie cechy, które powodują, że nie mówimy o nich jako organizmach, jako właśnie organizmach czy tworach, które mogą mieć jakieś cechy żywe, ale właśnie, no mają tą możliwość replikacji. Podlegają również właśnie procesom ewolucji. Stąd właśnie ta cała klasyfikacja, taksonomia wirusów. Możemy też zobaczyć, że to nie jest wszystko tak proste i istnieją również organizmy żywe, które mają cechy podobne do wirusów, jak rikecje i mykoplazmy, które też są pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Także jest to też tutaj coś, na czym warto się zastanowić. Jeśli myślimy o wirusach, o tym, czy właśnie zaliczyć je do organizmów żywych, to musimy zastanowić się, czym życie jest, tak? Czyli są różne definicje życia. Tutaj mamy taką opisową definicję na slajdzie, która mówi, że żywe organizmy to są takie, które są zdolne do utrzymania jakiegoś wewnętrznego ładu, tak? Czyli wewnętrznej homeostazy, swego rodzaju samoorganizacji. Mają metabolizm, mogą wzrastać, mogą się adaptować, mogą odpowiadać na bodźce i też mogą mieć w jakiś sposób się reprodukować. Według tutaj Agencji Kosmicznej Amerykańskiej NASA, która też ukuła tutaj definicję, życie jest samopodtrzymującym się układem chemicznym zdolnym do ewolucji darwinowskiej. Już powoli zmierzamy do końca, także myślę, że właśnie to są te definicje, które pozwalają nam na tą puentę. Natomiast tak zwana definicja termodynamiczna życia mówi, że żywe organizmy pozostają w stanie odległym od równowagi termodynamicznej, pobierając z otoczenia energię swobodną. Dzięki czemu pozwala im to obniżyć wewnętrzną entropię kosztem entropii otoczenia. Czy tak mogą działać wirusy w ten sposób, że jak organizmy żywe? W zasadzie nie ma na to pytanie odpowiedzi i tak naprawdę to zależy od tej definicji życia, którą przyjmiemy, tak? Czyli myślę, że możemy przyjąć
to, co już pewnie pobrzmiewało w czasie tutaj mojego wykładu, na co zwracałem uwagę i jak też nazywałem pewne procesy, które się toczą podczas cyklu replikacyjnego wirusów, że wirus żyje właśnie tylko w komórce, a poza nią nie wykazuje żadnych oznak materii żywej. Czyli nie ma chyba sensu też się na tym zastanawiać, rozstrzygać tego sporu jednoznacznie, tylko przyjąć, że rzeczywiście odróżniamy wirusy od reszty organizmów, nie mówimy na nie organizmy, tylko w pewien sposób nazywamy je właśnie tymi tworami, bytami. Można się zastanowić, skąd wirusy pochodzą. Tutaj można się opierać tylko na pewnych teoriach, domysłach. Są takie trzy teorie, tutaj nie będę może już dokładnie ich omawiał, ale tak bardzo szybko to teoria koewolucji, że powstały one równolegle z powstawaniem pierwszych komórek. Jest też teoria ucieczki, że pewne elementy komórkowe oddzieliły się podczas powstawania tych protokomórek i z nich wytworzyły się tutaj pierwsze wirusy. Czy też teoria regresji, że następowało ustecznienie jakiejś protokomórki, która rozpoczęła swego rodzaju pasożytowanie właśnie wewnątrz komórek. Poszukiwano też właśnie na wspólnej gałęzi życia organizmów tego pierwszego przodka, Last Universal Common Ancestor po angielsku, w tym pierwszych możliwościach, które były związane z powstawaniem życia na Ziemi. Są różne tutaj możliwości, między innymi właśnie ta teoria świata RNA. Stąd właśnie ten fakt, że wiele wirusów ma RNA jako ten materiał genetyczny podstawowy dla nich. I drzewo życia da się znaleźć i tego pierwszego przodka dla różnych organizmów, ale wirusy tutaj nam nie pasują. Nie ma tutaj takiego wspólnego jednego przodka. Wirusy generalnie wygląda na to, że pojawiły się w różnych momentach ewolucji, infekując właśnie różne organizmy, de facto niezależnie. Więc tutaj mam taki slajd podsumowujący. Czyli można powiedzieć, że wirusy powstały niejednokrotnie, tak? Mogły powstać kilkukrotnie, czyli de facto być może swego rodzaju powstawanie życia i organizmów wiąże się z tym, że powstają jakieś cząstki, które na nich pasożytują i niejako jest to konsekwencja, powstanie wirusów jest to konsekwencja tego, że istnieją różne organizmy. A taką wspólną cechą różnych wirusów jest właśnie to, że one mają tą strategię ewolucyjną, która polega na tym, że są tymi bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Gdy wiemy już tutaj bardzo dużo w tej chwili o wirusach, tutaj powiedziałem tak przeglądowo różne informacje, no to ta najważniejsza, ta pierwsza była to taka, która mówiła o tym, że wirusy są złożone z białka i kwasu nukleinowego. Mamy też takie twory zakaźne, które już wirusami nie są, ale warto o nich wspomnieć. Cząstki zakaźne, które nie spełniają właśnie tego kryterium i są to wiroidy i priony. Dodatkowo jeszcze mamy wirusy, które mogą działać tylko powiązaniu z innymi wirusami, tak zwane wirusy satelitarne i defektywne. To te wiroidy, co to są? Infekcyjne, koliste cząsteczki RNA, które zakażają rośliny i grzyby. Także tu mamy taki schemat takiego właśnie wiroidu, który ma dużo różnych tutaj pętli. Często one się właśnie zachowują jak tak zwane ribozymy, czyli enzymy nie będące białkami, tylko właśnie będące kwasem RNA. I wiroidy wykazują objawy u roślin i mają swoje nazwy, są konkretne wiroidy. Wiroid w życiennowatości ból ziemniaka, tu widzimy jakie objawy wywołuje. Wiroid skazy słonecznej awokado, czy wiroid palmy kokosowej, tej kadang.
Natomiast priony to z kolei są zakaźne cząsteczki białkowe, czyli samo białko jest tym czynnikiem infekcyjnym. I cechą charakterystyczną jest ta struktura, która pozwala na zmianę struktury innych białek. I tak w takim dużym skrócie, właśnie żeby to zaznaczyć, są one związane z takimi chorobami właśnie jak trzęsawka u zwierząt BSE, choroba szalonych krów, choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne, tutaj też kuru, czy śmiertelna rodzinna bezcenność. Nie wszystkie też piony są patologiczne, to też warto zaznaczyć. A jeśli chodzi o te wirusy defektywne, wirusy satelitarne, te, które pasożytują, no to właśnie są to wirusy, które muszą w jakiś sposób być powiązane z drugim wirusem podstawowym, aby ujawnić tutaj swój cykl replikacyjny. I można powiedzieć, że są to swego rodzaju pasożyty wirusów, tak, czyli pasożytów wewnątrzkomórkowych, którymi są wirusy. Także dotarliśmy tutaj do końca tej części wykładowej i pod koniec chciałem jeszcze przedstawić pokrótce, czym zajmuje się nasz zakład, Zakład Wirusologii Molekularnej na Wydziale Biologii, w którym się znajdujemy w naszym pięknym budynku. Także tutaj jest kilka osób z naszego zakładu. Generalnie w naszym zakładzie zajmujemy się procesami zakażenia i transformacji nowotworowej wirusów brodawczaka ludzkiego. Także tutaj różne badania związane też z znikaniem tego wirusa i tym, jak on w komórce się przemieszcza i w jaki sposób on wywołuje onkogenezę. Drugim takim obszarem badawczym jest zrozumienie przeciwwirusowego działania związków, które pozyskujemy z rośliny listnik jaskółczeziela. Konkretnie z lateksu tej rośliny, który wycieka po przecięciu rośliny, zawiera ona wiele związków przeciwwirusowych, wiele też białek obronnych przeciwko wirusom. I tutaj charakteryzujemy właśnie tutaj ten mechanizm. Takim trzecim obszarem są badania związane właśnie z genomiką, bioinformatyką, transkryptomiką, filogenetyką bakteriofagów. Tutaj konkretnie te, które infekują bakterie gramnegatywne. I także wykorzystanie ich w praktyce. I tutaj mówimy o endolizynach fagowych, które są tymi enzymami, które pozwalają strawić ściany komórkową bakterii. Dodatkowo też tutaj sprawdzamy, badamy, czy pewne związki roślinne mogą też przeciwdziałać infekcji wirusem SARS-CoV-2. I tutaj mamy modele badawcze tak zwanych cząstek pseudowirusowych, czyli sztucznych cząstek bez kwasu nukleinowego, które wyglądają jak ten kapsyd wirusowy, jak ten płaszcz białkowy, o którym mówiliśmy w ciągu wykładu. Także to jest nasza grupa. Bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Dziękuję ślicznie też za uwagę. Jeszcze może sekundka, tak? Bo może pojawiły się u Was jakieś pytania, tak? Odnośnie, nie wiem, albo struktury wirusów, albo ich budowy, bo mi się na przykład jedno nasunęło. Może zanim Wam przyjdzie coś do głowy, mi się nasunęło pytanie, po co DNA wirusom odwrotna transkryptaza? Bo na podziale według Baltimora było pokazane też 7 klasa czy 8, że są DNA wirusy, które mają odwrotną transkryptazę. Więc skoro wiemy, że odwrotna transkryptaza służy do przepisania RNA na DNA, a one mają DNA, no to po co im ten enzym? No, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście bardzo dobre. Ta klasa 8, tam takim głównym przedstawicielem jest wirus zapalenia wątroby typu B i właśnie on jest wirusem typu DNA, ale w czasie swojego cyklu replikacyjnego przepisuje właśnie w odwrotny sposób z RNA na DNA swój, czyli najpierw powstaje RNA, później z RNA jest przepisywane na DNA. Czyli tak po prostu jest i tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Po prostu tak jest. Zostało to odkryte, zbadane, potwierdzone i że tak przebiega jego cykl replikacyjny.
ale w wielu przypadkach trudno jest stwierdzić, dlaczego coś jest, bo możemy się pewnych rzeczy domyślać, pewnie jakieś ewolucyjne tutaj procesy musiały do tego doprowadzić, że było to korzystne dla wirusa, bo przy wirusach zawsze musimy myśleć w ten sposób, że wirus nie ma swojego jakiegoś celu w tym, co w tym swoim cyklu replikacyjnym, tylko działa jak trochę jak właśnie ten program komputerowy, stąd chyba to przeniesienie nazwy wirusów z tego świata tutaj biologicznego do też komputerowego trochę jest charakterystyczne, bo to de facto podobny mechanizm działania, można powiedzieć, tak? Przepraszam, może powtórzę pytanie dla wszystkich. Pytanie było, dlaczego tylko RNA o polarności dodatniej jest infekcyjny? Tak, no, dziękuję za to pytanie. To jest kwestia definicji tak naprawdę. Może nie do końca tutaj to wyjaśniłem, że to jest takie, on jest infekcyjny w tym sensie, że jest natychmiast infekcyjny. O, czyli oczywiście inne też, tak? Inne rodzaje kwasu nukleinowego, tylko one muszą najpierw być przepisane i musimy dojść do tego momentu, w którym jest ten mRNA, który jest już tą matrycą do produkcji białek. Czyli to jest kwestia takiego nazwania w celu swego rodzaju usystematyzowania sobie tego, tych różnych pojęć związanych z wirusami, z tym, jak infekcja przebiega. Także tylko o to tu chodzi, że jest infekcyjny w tym sensie, że jest natychmiast możliwe jego przepisanie na białko. Czyli translacja może nastąpić od razu do poliproteiny białkowej. Jakieś jeszcze może pytanie? Ja mogę zadać też pytanie, które kiedyś jeden z uczniów tutaj, jednego z liceum też zadał i wydaje mi się, że było bardzo fajne. Bo zawsze jak się mówi o wirusach, to się mówi, że one mają kapsy, w środku kwas nukleinowy. A co jest pomiędzy? Tak? To nie jest próżnia. Co jest pomiędzy kapsytem a kwasem nukleinowym? Co tam się znajduje? Często to są właśnie jakieś dodatkowe wypełnienia, jakieś białka, jakieś tegumenty, tak? U różnych wirusów to różnie wygląda. Także faktycznie mamy ten kwas nukleinowy otoczony tym kapsydem i jest tam właśnie zawsze jakieś wypełnienie właśnie jakimś dodatkowym białkiem, jakimś właśnie tegumentem tego rodzaju. Jeśli w komórce są dwa wirusy i czy one ze sobą wzajemnie jakoś interferują? Tak. De facto, gdy różne wirusy zaatakują komórkę, no jest to możliwe i myślę, że można by mówić o tym, że infekcja następuje naraz z dwoma wirusami czy kilkoma. Ale zauważono taki też mechanizm tzw. interferencji wirusowej, że jeśli jest już infekcja jakimś jednym wirusem w linii komórkowej, to drugi już nie ma tych szans, żeby się tak rozwinąć, tak namnożyć, więc raczej jeden przeważa, tak? Jeśli mogę tak odpowiedzieć. Jakieś jeszcze pytania? Jak ktoś ma może z tyłu, to niech zamacha, bo ja tam mogę już do okularów. Nie ma, zatem bardzo, bardzo dziękujemy i za pytanie. Miło zaprosić Państwa na kolejny wykład, który będzie miał miejsce na pewno w marcu, będzie też w kwietniu, w maju. W maju prawdopodobnie będzie o antybiotykooporności, tak? W kwietniu o szczepieniach. Gościnnie wystąpi profesor z Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy serdecznie i wszystkich dobrego. Dziękuję bardzo. Pytanie, co się stanie, gdy w komórce, czy to jest w ogóle możliwe, żeby były dwa wirusy i jak one na siebie reagują? Ale super, mogę powtórzyć? Tak.